Szanowni Państwo, rodziny zastępcze są dzisiaj w centrum naszego zainteresowania i ta część uroczystości jest tego najlepszym dowodem. Rozpoczynamy uroczyste wręczenie rodzicom zastępczym statuetek Diament Dobroci i Serca. Jest to symboliczne wyróżnienie, które jest wyrazem wdzięczności dla Państwa pracy i zaangażowania w opiekę nad dziećmi, które z różnych przyczyn tej zastępczej opieki potrzebowały. Statuetki wręczy pan marszałek Robert Turley, Stowarzyszenie pani Moniki Kocińskiej-Warczak, zastępczyni dyrektorki ROPS. Zapraszam Państwa na scenę. Duże brawa, drodzy Państwo. Statuetki będą wręczone w trzech grupach. Czas zatem na grupę pierwszą. Szanowni Państwo, i tu będą te momenty, kiedy tych braw podziwu, wdzięczności nie powinno zabraknąć. Państwo Lidia i Wiesław Godziebowie, zapraszam na scenę. Stanowią zawodową rodzinę zastępczą 12 lat. W tym czasie stworzyli dom dla 18 dzieci. Obecnie pod ich opieką przebywa 6 dzieci, z których dwoje trafiło do rodziny preadopcyjnych. Rodzina dba o bliskie więzi emocjonalne i pozytywną atmosferę wychowawczą. W domu państwa Godziebów rozbrzmiewa śmiech dzieci, a w przydomowym ogródku mali wychowankowie mają swoje miejsce do zabawy i wypoczynku. Dzieci, które opuściły już dom państwa Godziebów, wracają często z wizytami, ponieważ zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc rodziny. Ciocia i wujek są dla młodszych dzieci najważniejszymi osobami w ich życiu, a dla starszych także autorytetem i wzorem do naśladowania. Diament trafia do państwa Godziebów za nieoceniony wkład w życie ich podopiecznych oraz niezmienną, codzienną dobroć. Jesteście wzorem i przykładem do naśladowania. Jesteście przykładem, że serce i zaangażowanie są najcenniejszymi skarbami w rodzicielstwie zastępczym. Państwo Lidia i Wiesław Godziebowie. Gratulujemy, podziwiamy i wspieramy. Kilka upominków. Najmłodszym pociechą. Panie Lidio, panie Wiesławie. Uśmiechamy się chwila do fotoreporterów, bo takie chwile warto uwieczniać, drodzy Państwo, do takich chwil warto żyć. Jest z nami również Magda. Duże brawa, drodzy Państwo. Panie Lidio, panie Wiesławie, mikrofon do państwa dyspozycji. Czy to wzruszenie da możliwość wypowiedzenia paru słów? Mamy nadzieję, że tak. Zmienił pana męża, moje rodziny. Bardzo dziękuję za ten wielki zaszczyt, który nas spotkał. Nie spodziewaliśmy się. Dziękujemy bardzo. Chcemy podziękować oczywiście wszystkim, żebyśmy tu nie byli. Oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Dział Pieczy Zastępczej w całej szerokości, włącznie z szefostwem, koordynatorami, z psychologami, z wszystkimi, którzy budują ten dział pieczy. Dziękujemy również ośrodkowi adopcyjnemu, który nam bardzo pomaga. Dziękujemy naszym rodzinom, mojemu synowi, który jest naszym wsparciem, mojej mamie, moim siostrom, bez których byśmy pewnie nie dali rady. Mamy taką opokę, że tak powiem, koło ratunkowe w razie czego. No brakuje mi dzisiaj słów. Naprawdę nie śmiejmy się. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Lidia i Wiesław Godziebowie. Gratulujemy. Zapraszamy. Proszę bardzo, proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie chciałabym zajmować dużo czasu, ale jako organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Olsztynie chciałabym bardzo serdecznie podziękować rodzinie, pani Lidzi, panu Wiesławowi
za wspólne 12 lat, za 18 dzieci, które w tym czasie znalazły miejsce w ich domu. Dziękuję. Wzruszenie, jeszcze raz wzruszenie. Dziękuję serdecznie. Gratulujemy Państwu Lidia, Wiesław, Godziebowie. Zapraszamy Was, kochani, na miejsca siedzące, abyście pozostali z nami i oklaskiwali kolejne rodziny, które wspierają dzieci i młodzież. Dużo brawa, jeszcze raz. Kolejne wyróżnione osoby to, drodzy Państwo, Małgorzata i Krzysztof Roik. Duże brawa. Małgorzata i Krzysztof Roik, zapraszamy serdecznie na scenę. Stanowią zawodową rodzinę zastępczą od 2010 roku. Pod swoją opieką mieli już 34 dzieci. Najmłodsze, które trafiło pod ich opiekę, to dwulatka. Najstarsze miało 11 lat. Obecnie w ich rodzinie przebywa 7 dzieci, z których najstarsze ma 14 lat. Dzieci, przekraczając próg ich domu, trafiają do ciepłego, wyrozumiałego i bezpiecznego domu. Państwo Roik potrafią wysłuchać, przytulić i pomóc w lekcjach. Wspierają i uczą samodzielności. W każdym dziecku dostrzegają mocne strony i je wzmacniają. Zachęcają do podejmowania wyzwań i pozwalają dzieciom być po prostu dziećmi, które mają prawo do błędów, wzruszeń i beztroski. Pani Małgosia podobno gotuje przepyszną zupę gulaszową, a pan Krzysztof kilka razy w roku maluje pokoje i obdarza wszystkich niesamowitym poczuciem humoru. Najkrócej można powiedzieć, że państwo Roik to rodzina dobroci i serca. Małgorzata i Krzysztof Roik. Pani Małgosiu, chwila dla fotoreporterów. Uśmiech na twarzy. Ja wiem, że wzruszenie jest. Uśmiechamy się, uwieczniamy tę chwilę. Brawo od naszej wspaniałej publiczności. Pani Małgosiu, zapraszamy. Ja chciałam serdecznie podziękować wszystkim. Pani dyrektor, pani kierownik, pani koordynatorce mojej, no i wszyscy, całej pierwszej zastępczej Zerdonka. Dziękuję bardzo. Pani Małgosiu, ale z tą zupą, jakie składniki, jaki skład? Serce i... Składniki są różne, tak, ale tak, serce i dzieciaki wcinają, mąż tak samo. Super, proszę pozdrowić męża, bo dzisiaj chyba nie mógł być starstwem. No nie, obowiązki. Tak to jest w życiu. Dziękujemy serdecznie. Duże brawa, drodzy Państwo, Małgorzata i Krzysztof Roik. Organizator jeszcze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym złożyć w imieniu swoim współpracownikom, wszystkim rodzinom zastępczym najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim siły, mocy do dalszej pracy, ale też dla Was, dla Państwa. Przypomnijcie sobie bajkę o wróżkach Henryka Sienkiewicza. To właśnie nad każdą taką kołyską, nad dzieckiem, to są nasze rodziny zastępcze. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Nic dodać, nic dodać. Pięknie powiedziane, drodzy Państwo. Dużo brawa jeszcze raz. Państwo Małgorzata i Krzysztof Roik. Pani Małgosiu, zapraszamy serdecznie na widownię. A na scenie teraz pojawią się Państwo Monika i Piotr Kamiński. Państwo Monika i Piotr Kamiński. Pełnomocnicy rodziny zastępczej zawodowej od 2017 roku. W tym czasie w ich domu znalazło opiekę i wychowanie 19 dzieci. Obecnie państwo Kamińscy zajmują się trojgiem dzieci, 4-letnim Gabrielem, 5-letnim Oskarem, a także 6-letnią Mają. Dzięki pani Monice i panu Piotrowi dzieci odnalazły miłość i wsparcie pozwalające przetrwać najtrudniejsze chwile. Tworzą dla nich prawdziwy dom pełen ciepła, zrozumienia i wsparcia. Chłopcy zawsze wyczekują na wujka w oknie, nie mogąc doczekać się jego powrotu. Z wielką chęcią pomagają mu przy pracy w ogrodzie. Cioci natomiast, każdy z wychowanków ochoczo pomaga w kuchni. W tym domu dzieci doświadczają szczęśliwych chwil oraz beztroskiego dzieciństwa.
Państwo kamińscy dla tych młodych ludzi są prawdziwymi bohaterami, którzy zmieniają ich życie na lepsze. Ich praca jest bezcenna i zasługuje na najwyższe uznanie. Choć słowo praca w przypadku tej rodziny nie jest chyba odpowiednie, bo jak mawiał Konfucjusz, jeśli wybierzesz pracę, którą kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Duże brawo Państwu. Monika i Piotr Kamiński. Chwila dla fotoreporterów. Rozbrzmiewające brawa. I mikrofon. To zapraszamy, tak, zapraszamy. Państwo Monika i Piotr Kamiński. Dzień dobry wszystkim. Ja w imieniu organizatora, bo zestresowali się bardzo i żeby nie przedłużać, dużo tu dzisiaj pięknych słów padnie pewnie. Ja po prostu chciałabym podziękować, że są i że serce jest tak obszerne, że znajdą tam miejsce wszystkie dzieci, które potrzebują. Na jedną noc, na miesiąc, na tydzień, ale to miejsce tam zawsze znajdą i będą otoczone miłością. Także bardzo się cieszę, że ich mam. Myślę, że oni cieszą się, że mają takiego organizatora. Wielkie, wielkie gratulacje i wielkie dzięki. Zapraszamy na widownię Państwa Monika i Piotr Kamińscy. Kolejna wyjątkowa, wspaniała rodzina to Stanisława i Jan Subocz. Duże brawa, zapraszamy serdecznie na scenę. Państwo Stanisława i Jan Subocz są praciatkami sprawującymi pieczę zastępczą nad prawnukiem Jakubem. Swoją misję rodzicielstwa zastępczego rozpoczęli w 2009 roku. Nasi bohaterowie są osobami oddanymi i zaangażowanymi w wychowanie Kuby. Wyróżniają się sumiennością i szeroko pojętą aktywnością. Warto zaznaczyć, że stale podnoszą kompetencje wychowawcze, biorąc udział we wszystkich szkoleniach i innych formach wsparcia oferowanych przez BCWN. Postawa Państwa Suboczów i wzorowe wypełnianie roli rodzica zastępczego zasługują na najwyższe uznanie, którego dowodem jest przyznany im diament dobroci serca. Państwo Stanisława i Jan Subocz. Doda otuchy, spowoduje uśmiech, a my zapraszamy. Mikrofon otwarty w tym momencie. Dzień dobry Państwu. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom. My jesteśmy z małżonką, jak tu Pan wspominał, braciatkami, ale staramy się, żeby ten nasz wychowany Kuba, prawnuczek, czuł się dobrze u nas. W tej chwili chodzi do liceum o profilu wojskowym, pierwsza klasa. Życzymy wszystkim, żeby te dzieci, które wychowują, żeby też się tak zachowywali jak ten nasz prawnuczek. Dziękuję. Gratuluję. Proszę. Witam serdecznie wszystkich. Ja życzę w tym dniu wszystkim dużo cierpliwości, mości i dziękuję za to, jaki trud wkładacie, bo to nie jest łatwa rola i wszyscy wiemy, że są to dobre chwile i to złe i różnie bywa, są wątpliwości, czy dalej być, czy zostać tą rodziną, czy zrezygnować, ale ja się bardzo cieszę, że jednak trwacie, jesteście dla tych dzieciaczków tutaj. Dziękuję. Dziękuję
ślicznie gratulujemy Państwa Stanisława i Jan Suchoncie. Zapraszamy na miejsca siedzące, abyście mogli dalej uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. A na scenie pojawią się teraz Państwo Krystyna i Kazimierz Kacperowscy. Państwo Krystyna i Kazimierz Kacperowscy. Duże brawa. Zapraszamy serdecznie. Swoją decyzją o utworzeniu rodziny zastępczej odmienili los dwojga dzieci, Olgi i Anny. Stworzyli dla nich bezpieczny dom pełen miłości, zrozumienia oraz ciepła rodzinnego. Olga ma 19 lat, w rodzinie zastępczej przebywa od 2010 roku, natomiast Anna ma lat 17, w rodzinie zastępczej państwa Kacperowskich przebywa od 2023 roku. Pani Krystyna i pan Kazimierz podarowali dzieciom radość, miłość i troskę. Stworzyli dla nich bezpieczne środowisko, pozwalające na realizację i spełnienie marzeń. Małżonkowie dali się poznać jako ludzie odpowiedzialni, odważni, którzy czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy oraz są gotowi oddać dzieciom swój czas i serce. Dzisiejsze wyróżnienie jest dowodem na to, że mogą być inspiracją i wzorem dla innych rodzin, nie tylko zastępczych. Państwo Krystyna i Kazimierz Kacperowscy. Duże brawa. Gratulujemy, drodzy Państwo, i tradycyjnie prosimy o uśmiech, aby uwieczyć tę wyjątkową chwilę. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Można powiedzieć, chcemy podziękować. Nareszcie ktoś nas docenił. Drodzy Państwo, krótko zwięźle Filip Napera, organizator. Również prosimy o zabranie głosu. W imieniu organizatora bardzo dziękuję mojej rodzinie i wszystkim rodzinom, które są zgromadzone. Gratuluję Państwu wyróżnienia. Dziękuję bardzo. Państwo Krystyna i Kazimierz Kacperowscy. Gratulujemy serdecznie. Zapraszamy Państwa na miejsca siedzące, abyście wygodnie uczestniczyli w dalszej części naszej uroczystości. Drodzy Państwo, pani Ewa Nienadowska. Duże brawa. Pani Ewa Nienadowska z rodzicielstwem zastępczym związana jest od 2014 roku. Wraz z mężem wychowują czworo swoich dzieci. W 2015 roku po raz pierwszy przyjęła do swojej rodziny dwie dziewczynki, bliźniaczki w wieku 10 lat. Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej zawsze mógł liczyć na wrażliwe i ogromne serce pani Ewy, która nigdy nie odmówiła przyjęcia i zaopiekowania się dziećmi, również w sytuacjach kryzysowych. Pani Ewa jest otwarta na nowe wyzwania wychowawcze, a jej dom stale wypełnia gromadka dzieci. Do dnia dzisiejszego pani Nienadowska swoją opieką objęła 14 dzieci, z których czworo trafiło do adopcji, troje powróciło do rodziców biologicznych, a jedno usamodzielniło się. Obecnie w domu pani Ewy zamieszkuje 5 wychowanków. Pani Ewa stworzyła miejsce pełne ciepła, bezpieczeństwa i akceptacji dla dzieci pozostających w trudnych sytuacjach życiowych, za co ogromnie wdzięczni są jej nie tylko pracownicy TCPR-u, ale przede wszystkim trafiające do jej domu dzieci. Pani Ewa Nienadowska. Duże, duże brawa. Kwiaty, statuetką pominki. Dzisiaj Magda wyrobi chyba licznik kroków dnia dzisiejszego. Nabiega nam się nasz gość, ale z uśmiechem na twarzy. Duże brawa, drodzy Państwo. Duże brawa, panie Koła Fotografia. Pani Ewo, zapraszam. Chciałam powiedzieć, że dziękuję mojej rodzinie, mojemu mężowi za wsparcie i TCPR-owi za to, że we mnie wierzy. Dziękuję.
imieniu organizatora chciałam bardzo pani Ewie podziękować za duże wsparcie i serce dla oddane dla naszych dzieci z pieczy zastępczej. Wszystkim rodzinom zastępczym bardzo gratuluję. Również przyłączamy się do gratulacji pani Ewa Nienadowska. Dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy, aby pani z nami pozostała. Drodzy państwo, zapraszam na scenę państwa Mariolę i Zdzisława Żyluk. Państwo Mariola i Zdzisław Żyluk. Od 2012 roku współpracują z PCPR w Ełku. Początkowo jako rodzina zastępcza, a od stycznia 2024 roku jako rodzinny dom dziecka. W domu państwa Żyluk panuje niezwykły ład i harmonia, szacunek i wzajemne zaufanie. To wszystko dzięki jasnym, przejrzystym zasadom, jakimi na co dzień kierują się w wypełnianiu tej trudnej roli. Sami jako małżonkowie swoim postępowaniem, wzajemną miłością i szczerością wobec siebie dają dobry przykład życia rodzinnego. Prowadzony przez nich rodzinny dom dziecka to miejsce, gdzie dzieci mogą czuć się bezpiecznie i nadrabiać swoje zaległości. Nawet gdy nie uda się powrócić do rodziny biologicznej, wychowankowie zawsze mogą liczyć na wsparcie państwa Żyluk. Niezwykła atmosfera i oddanie wychowankom zasługuje na to szczególne wyróżnienie, jakim jest diament dobroci i serca. Państwo Mariola i Zdzisław Żyluk. Gratulujemy serdecznie. Brawa. Pamiętam, że to brawa. Zapraszamy. Pani Mariola, nie ma to jak kobieta w domu. Ktoś musi, no. Dzień dobry państwu. Chciałabym podziękować państwu za zaproszenie, dla PCPR-owi za pomoc, jaką nam okazuje. I chciałam powiedzieć, że nie jesteśmy żadnymi bohaterami, tylko my jesteśmy emerytami, którzy nie potrafią odpoczywać. Na przykład ja nie wyobrażam sobie życia bez dzieci, żeby ten dom był pusty. To tam życia nie było. Byłoby za cicho i za smutno. No trzeba okazywać serce i dać to serce drugiemu człowiekowi. Bo po to nas Bóg stwarzał. Gratulujemy. Przede wszystkim dziękuję. Wam wszystkim dziękuję z całego serca. Dziękuję. Proszę państwa, przyłączamy się do tych podziękowań. Państwo Mariola i Zdzisław Żyluk. Zapraszamy na miejsca siedzące. A na scenie pojawią się teraz państwo Ewa i Edward Moros. Państwo Ewa i Edward Moros. Od 1 marca 2006 roku prowadzili placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, która została przekształcona w rodzinny dom dziecka. Przez 18 lat do domu przyjęli łącznie 37 wychowanków w różnym wieku. 8 dzieci z ich domu powróciło do rodzin biologicznych, 8 dzieci zostało adoptowanych, pozostałym służyli wsparciem i pomocą w procesie usamodzielniania. Aby móc pomagać w dorosłości swoim wychowankom, powołali do życia Fundację Szczęśliwy Człowiek, która dawała możliwość tworzenia miejsc pracy dla usamodzielnionych wychowanków. W tym roku państwo Moros podjęli decyzję, że kończą działalność opiekuńczo-wychowawczą, jednak pozostaną aktywni w pieczy zastępczej. Będą służyć pomocą i wsparciem innym rodzicom zastępczym, którzy są na początku tej drogi. Państwo Ewa i Edward wpisali się złotymi zgłoskami w historię rodzicielstwa zastępczego, wnosząc ogromny wkład w organizację pieczy zastępczej w powiecie ełckim. Za to im serdecznie dziękujemy. Symbolem tej wdzięczności będzie wręczona dzisiaj statuetka. Państwo Ewa i Edward Moros. Thank you.
I tradycyjna pamiątkowa fotografia. Brawa. I oczywiście pani Ewo, panie Edwardzie. Widzieliście tego buziaka, drodzy państwo? To jest miłość, to jest serce. Witam serdecznie dzisiaj wszystkich, Mariolu. Cieszę się bardzo, że tu jesteśmy. Te łzy to też jest chyba taki objaw radości i żalu wszystkiego naraz. Jak państwo słyszeliście, rozstają się z rodzicielstwem zastępczym, ale na pewno nie z naszą panią kochaną Anią. Tak naprawdę to spotkał nas w życiu zaszczyt, że mogliśmy kształtować też samych siebie, wychowując te dzieci, obcując z ich wzlotami, upadkami. Tak naprawdę zawsze się śmieję, że wychowujemy 40 dzieci, bo nasza trójeczka biologiczna no, nierozłącznie tak, w tym towarzystwie jest, tak, tej rodziny. Takiej mieszanej, takiej kochanej, takiej tęczowej. Są wzloty, upadki, sukcesy, ale one wszystkich nas kształtują. I naprawdę Bogu niech będą dzięki za ten dar bycia rodzicem zastępczym. Gratuluję wszystkim państwu, którzy tutaj jesteście. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pani Aniu, kłaniam się. Dziękuję bardzo. A do drugiej. Pani Ewo, ja tylko dodam, że ta 40 dzieci, o których pani wspomniała, to jest żywe świadectwo waszej dobroci i serca, które zostawiacie na tym świecie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy na miejsca siedzące. Panie marszałku, pani dyrektor, państwa również zaproszę teraz na chwilę wytchnienia, bo mam przyjemność...